Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darko, zaczynamy kolejny odcinek serii Let's Play Dungeon Keeper 1. No i kontynuujemy po tym, jak zrąbaliśmy odcinek, w którym już mówiliśmy od tamtego odcinka. Łaskotniki, rozkosznie nieświadomi zniszczeń, jakie przewlekła wojna może wywrzeć na ich beztroskiej egzystencji, mieszkańcy Łaskotnik mają czyste serca i nieskazitelne oblicza. Czyste serca. No to trzeba im to poprawić. Okej, wchodzimy. No i zobaczyć, co mamy. To mamy kolejnego rywala. Oczywiście kopiemy tak jak zawsze. Tutaj trzeba wykopać od razu jedno wejście, tutaj trzeba też zacząć. Tu będzie mniejszy kawałek, tu będę musisz musiał zbudować skarbiec, by gromadzić. Tu będę musiał zrobić coś małego. Zobaczmy ile wrogów. Aha, jeden co ma tylko jedną komnatę na razie. Bo czasami będą takie, że będzie nawet mieć 3 kontra 1, więc trzeba będzie być ostrożny. Pamiętam, kurde, ile to lat było, kiedy grałem w Dungeon Keepera. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, dobrze, kurde, ja dzisiaj jestem trochę pokręcony. Dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, nie ma żadnych dźwięków, więc jest zajebiście. Okej, to teraz z tej strony jeszcze. Dwa, trzy, cztery i pięć. Tutaj sobie nie kopią. Myślałem już tutaj, że mamy diamenty. Powiem szczerze, że... Musisz zbudować skarbiec, by gromadzić złoto. Jakbym o tym nie wiedział. Oczywiście zapełnimy się trochę w tych idiotów. Niech się biorą za dobrą robotę. Tutaj tak... I tak dalej, i tak dalej. Okej, bierzemy już skarbiec. Oczywiście budujemy tam, gdzie będzie H. Wiecie co? Albo lepiej, budujemy go tutaj. Dlatego, że to jest najmniej miejsca. Tutaj będzie mniej potrzeba tego, i tak będziemy tutaj budować normalnie. Więc to nie ma różnicy, czy my zbudujemy tam, czy tutaj. Okej, tu już jest zrobione. Oczywiście teraz tutaj do roboty. Bo i tak tutaj będę musiał to powiększyć. Donki. Okej, tu już jest zrobione. Teraz oczywiście robimy kurnik. Tutaj oczywiście, tutaj buduję bibliotekę. A jakie kocham bibliotekę w prawdziwym życiu. Wiem, że hajs mi się kończy, prawdopodobnie zaraz będzie śpiewał na temat tego. No i oczywiście sala treningowa. To oczywiście obowiązkowa. Na razie i tak zrobimy taką malutką. Nie ma tu sensu na razie się rozbudowywać. No i... No cóż, dobra, teraz ta strona. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, cztery, pięć. No i perfekt. Tutaj i tak będziemy musieli sporo zbudować. Pamiętacie? Będziemy mieć jeszcze... A nie, ta sama sala już mieliśmy. Zobaczmy, gdzie jest nasz wróg. Okej, mamy tutaj trochę rozbudowane na łaskotniki, więc tu jest... Tu są jakieś dziwne dźwięki. Więc tu oni są. Okej, jesteśmy... Musimy ich dobić w centrum. To już tutaj będzie mocną komplikację. Bo nawet oni sami powiedzieli, że mam szukać mojego rywala sam. Więc sami wiecie, jak to jest. Okej, tutaj już sobie salę zostawię. Patrzmy, jaka jest sytuacja z tej strony. Czyściutko. Więc zbudujemy sobie kolejną salę z tej strony. Okej, raz, dwa, pięć. No jeszcze się nie ma nic, jesteśmy spokojni. I oczywiście tutaj jeszcze rozbudujemy w dół. Tutaj prawdopodobnie zrobię posterunek. Będzie mi potrzebny do bronienia się przed wrogiem. Opracowano nowe zaklęcie. Wyczerpują się zapasy złota. Wiem, że wyczerpałem mi się złoto. Mam to literalnie gdzieś. Muszę tutaj zarobić.
Teraz to już powinno wystarczyć. Zobaczmy, ile mamy impów. 14 to jest absolutnie wystarczająca cyfra. Bierzcie do roboty, a was do tego, że wam się nudzi, pójdziecie do sali treningowej, bo trzeba już się trochę wytrenować przed wrogiem. Okej, tam ci robią, nam to się robi. Tutaj oczywiście wiecie o tym, że ja robię duże sale, jeżeli chodzi o leże. I tutaj sobie trochę rozbudujemy, tutaj sobie zostawimy. Tutaj mamy kolejną produkcję złota. Zobaczmy, jak jest od góry. A, jesteśmy spokojni, bo i tak trzeba się przebić tutaj, więc... jakby to powiedzieć, wystarczająco easy. Okej, teraz tutaj. Tak musimy zrobić tutaj dużo rzeczy, więc... jak to się mówi, na spokojnie. Nawet jeżeli powtórzę, że jest bardzo... nowe zaklęcie. Okej, mamy nową komnatę, to już znacie, nie będziemy tutaj wracać do tego argumentu. Okej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. No to tam sobie nie budują, ale para! Idioci! Jesteście kretynami! Bierzcie się do roboty! No, bierzcie się! Oni kurde, że będziecie sobie drapać jajka. Okej, prawdopodobnie słyszeliśmy dźwięki. Tu są. A ja będę musiał przejść od tej strony, więc tutaj musi iść posterunek. Do roboty, szybciej. Opracowano nowe zaklęcie. Okej, tutaj jak już powiedziałem, robimy posterunek. Tutaj tak, mamy taki mieć ten. Co ci idioci? Ja pierniczę, gubiłem ten, dostanie za to klapsa. Do roboty, palancie. Okej, no to teraz mamy posterunek i będziemy musieli tutaj się przebić. Na razie i tak mamy spokój, ale sobie zaznaczę terytorium, żebym wiedział o tym. I tak, zobaczmy, jak stoi sytuacja. Okej, tutaj bierzemy tych. Bajerosko, dobra robota. Bierzcie się do roboty, barany, bo ja nie mam dużo czasu, to już rozbudujemy. No i oczywiście trzeba zrobić tutaj kolejną baryłę złota, bo nie wiadomo, jak to będzie później. Okej, w międzyczasie my zbudujemy nową komnatę. Pamiętacie o naszym starym przyjacielu hałaśliwy. Oczywiście hałaśliwe dźwięki musimy trzymać z daleka. Więc wybudujemy tu. Okej, nowa informacja, będzie jakieś nowe zaklęcie, którego nie znam. Zobaczmy. Niewidzialności. Okej, to bardzo zajebiste zaklęcie. To powiem szczerze, nigdy nie używałem go, bo aż taki nie jest potrzebne. Ale jak będziemy robić walki, to na przykład, nie wiem, będą te cholerne muchy lecieć, to po prostu załatwią mi całą sprawę. O! O kurwa! Spierdalaj! Okej. Tutaj oczywiście barykada też robimy przy wejściu. Twe sługi przegrywają. Twe sługi przegrywają. Ja pierdolę, muszę za każdym razem mieć idiotów. Okej, zaraz się tym zajmiemy. Zaatakowano twoje stworzenie. Macie pecha. Oczywiście ucieczka. Bijcie się z tymi gnojami, kurde, a nie wy kurwa będziecie mi truć dupę. O kurwa, nic mi się nie stało. No, na szczęście wygrywamy. Przegrywają, twoje stwory atakują. Wiem, że atakują wroga, kurwa. Dzięki Bogu, że wygraliśmy, ale tu już było bardzo niebezpiecznie. Twe sługi przegrywają. Zaatakowano twoje stwory. Twe sługi przegrywają. A tu się bij, skurwiele. Kurde, wyrżnąłem sobie całą armię, że ten... i oczywiście też impów. Kurwa mać. No, teraz mamy spokój.
Mam nadzieję, że tutaj nie będzie to samo, bo inaczej będę miał przejebane. Naprawdę sytuacja jest trochę tragiczna teraz. Jak to się mówi też? Okej, no są tylko jeden mag. Wyweźcie się do roboty. Potrzebuję was. Okej, i trolle. Ja pamiętam, że trolle zawsze trzymałem z daleka od tych główien. Już się biorą tutaj do roboty. Okay. My sobie powiększymy legowisko. Na ci wracamy, bo ja muszę to rozbudować sobie cholernie ten. Zostawimy na razie w taki sposób. To sobie zostawię na później. Mam nadzieję, że więcej niebezpieczeństw nie będzie. Oczywiście, a, będziemy mieć to we drzwi, jak widzę. Pod tym, ale to dopiero dojdziemy o wiele później. Na razie mamy cholerną nieprzewagę. Widzicie, 16 stworów kontra 9. O, to się boi. Potrzebuję ciebie, więc tutaj. Oczywiście zabieramy stąd hajsik. Skarbiec. No. Teraz już nie powinni mi przeszkadzać, ale wiecie jak to jest. Nigdy nie wiadomo. Kurde, tylko jednego maga czarnoksiężnika to naprawdę jest trochę niemiło. Okej, tamci się biorą do roboty, ale ja chciałbym, żebyście wy poszli ćwiczyć, bo wy walczycie. Zostawcie do cholery tych trollom, żeby zajmowali się resztą. Okej, tu coś zrobiłeś, to teraz idziesz do roboty. Płanio. Wyprodukowano drzwi. Okej, mamy już drzwi drewniane. Oczywiście drewniane sobie zbudujemy w tutaj. No i bardziej potrzebne, to jeszcze czekać, co to przyszło. Ork. O, bajerosko. Orkowie wiecie chyba jak działają. Oczywiście też do roboty. Szybko. Niech trenują, kurde, będę potrzebował coraz silniejszych monstrów. Czy przyjdzie to zrobimy, tym większa mamy szansa na wygraną. Okej, zobaczmy jaka jest sytuacja. 18-11, nadal jest cholera nieprzewaga, ale za chwilę będziemy mieć nowe badania. Więzienie. Chyba panowie pamiętacie o więzieniu, tutaj nie będę przypominał. To oczywiście musi być daleko od tych wszystkich, więc sobie zostawimy w tym miejscu. Tutaj to zostawię malutkie, tutaj nawet nie będę się z tym, jak to się mówi, bawił. Sobie wykopiemy całe złoto w międzyczasie. A myślę, że więzienie zrobimy przy wejściu do komnat złota. 4, 3, a nie, 4 na 4. Zrobimy takie malutkie tutaj. To powinno kompletnie wystarczyć. 16 impów jest kompletnie wystarczający numer. 1320. No już się do mnie dokopali. Więc tutaj niestety nie jest już dobrze. Wyprodukowano pułapkę. O, bajerosko. Wypierdalać. Jak widzicie, już sobie zrobi bydle, przygotowywuje. Dobra, chcemy się bić. Oczywiście my zrobimy. Przyspieszymy. Niestety nie mam zakręcia widzę. Inaczej byśmy to sobie ułatwili troszkę. Bijcie się! Myślicie, że co mi szybkość, więc to powinno trochę pomóc z nimi. No jak widzicie, już trochę o wiele się zmieniło. Twe sługi wygrywają. Przebiłeś się do nowego obszaru. No wiem o to, że się przebiłem. Gdzie? Tutaj zrobimy inaczej. Oczywiście nie płacę, bo to rzuca na moim terytorium.
atakują wroga. W międzyczasie, kiedy się bijecie, ja zrobię tutaj szybko więzienie. Twe sługi wygrywają. Super. Twe sługi wygrywają. Okej, to zrobimy tak szybko, żeby nie było ten i od razu rzucamy więzienie. Tak może zdobędziemy kogoś, jakiegoś idiota, kto będzie chciał się bić. Co się tam dzieje? Aha. Twoje stwory atakują wroga. Nie mam niestety, jak mówiłem, zaklęcia bite, bo inaczej by się mi o wiele prościej. Zaatakowałeś twoje stwory. Twe sługi wygrywają. Wolę, żebyś mi nie zginął. Ginąć! No, jak widzicie, 19-6. Twoje stwory atakują. Naprawdę idzie szybko, niestety... A nie, mam słyszenie. Ale mi tutaj zrobisz. Nie ma kurwa! Błędny przeciwnik, kurwa. Zagazowali ktoś. O Boże, znowu ci idioci. Zagasować te bydle! Tak mamy cholerną przewagę, więc spokojnie. Bierzcie się do roboty, no. Ja zawsze teraz już zacząłem robić, że zbieram po raz. No nie ma! Dobra, kurde, wstuję! Rozbić te ścierwę i wyrzucamy to. Chcecie się bić? Dosyć mam tego. 13 na 4. Teraz już mamy wygraną, ale... Chcę, żeby oni... Zaatakowano twoje stwory. Twoje podkontrolowali po prostu te części. Niech oni stoją jeszcze przez chwilkę. Jeszcze! Wróg niszczy komnaty. Twoje stwory. Ja wam dam niszczyć kurde komnaty. Zaatakowano twoje stwory. Oczywiście najprostszym sposobem będzie, jak ja tutaj to zniszczę. To oczywiście to zrobię z błyskawicą, bo zapomnę. Jak chcę tutaj... Tutaj oczywiście... O! Tutaj mamy kolejną tą. Twe sługi przegrywają. Twoje stwory. Twe sługi wygrywają. Zrobić posterunek. Twe sługi przegrywają. Zaatakowano twoje stwory. Twe sługi przegrywają. Zaraz to poprawimy, spokojnie. Chcemy się bić? Mamy tutaj małe problemy. Musimy się wtrącić ci idioci. Niestety tak sobie będzie. Coś zrobić posterunek. Twe sługi wygrywają. Majeros, atakują wroga. A my zrobimy w taki sposób. Niech już zaczną iść. Call of Duty!
tutaj tą bestię przyspieszymy. Niech zajmie się szybciej. Wejście jest atakowane. Daję, Rosko. Ale ja chciałbym, żebyś otwierał z tej strony. No już jak widzicie, sam robi, nawet nie muszę tutaj nic ten. Jest trochę mi poginęło od tych moich. No i teraz do roboty. Za co się złoszczą? A pewnie nie mogą spać. No to zrobicie mi tą robotę, macie spokój. Tamten nikt zdobywa szybko, przyspieszymy go. Akcelerator. Wiem, że się złoszczą, mi za to nie poradzi. I tu już jest zajęte, tamto też. I wygrali. Ale jeszcze nie powiedziano nam, że podbiłeś to królestwo. Znaczy, że coś jeszcze zostało do roboty. Okej. Dobrze o tym wiedzieć. Zajęłeś komnatę wroga. Twoje stwory złoszczą się. Co chciałbyś ten? Pieniądze chciałbyś? Złoto? Co mi tak? Szybciej. Okej. No i teraz powiem mu wrócić humorek. Okidoki. Tutaj budujemy jeszcze te drzwi, już tu nie są potrzebne, ale myśmy mieli problem. Zająłeś komnatę wroga. Z tej strony. Okej, tutaj trzeba będzie rozbudować. Wiemy, gdzie już pójdą te kolejne stwory. Twoje stwory złoszczą się. Które? Śpi, baranie. Wyśpi się. Okej, tutaj mamy wszystko zbudowane, zostały jeszcze dwie komnaty. Co by tutaj nam zostało w ogóle? Tu już nic nie ma. Zająłeś komnatę wroga. Którą? Aha, aha, bo tutaj jeszcze jest przejście kolejne. Twoje stwory złoszczą się. No rozumiem, że złoszczą, ale ja nie rozumiem, o co kama. Mam jeszcze idiotę jakiegoś tutaj? Wygląda to chyba, że nie. Słuchajcie. O, mi się ten dźwięk. Cóż. Okej. Okay. Możemy... Twoje stwory złoszczą się. Ale ja nie rozumiem dlaczego. Zająłeś komnatę wroga. Okej, okay, mamy kurnik. Raz i dwa. A ja chcę tego, to gówno. Chcesz iść do kurnika? Masz. Zryj. Niestety wiem o tym, że dopiero później było... Stwory dezerterują. Twoje stwory złoszczą się. Wyprodukowano pułapkę. Ci się złoszczą, tamci srają i tak dalej, i tak dalej. Okej. No niech spierdala, bo zaraz pójdam klapsa. Masz, wypierdalaj stąd, złodzieju. Okej, zobaczmy, co się tam dzieje. Aha, tamci tutaj rozbudowali, bla bla bla, tutaj do złota. To jeszcze przez chwilę. Oni mają po piąte levele. Twoje stwory złoszczą się. Tu z tym będzie mały problem. Z tym się lepiej poczeka. Jak się siedzi tutaj u góry. Tutaj niestety nie ma kopalni, więc to jest dużo. Wyprodukowano drzwi. Tutaj wszystko jest. Okej. Dobra, bierzemy ich do biblioteki. Dobra. Musiałem mi zapomnieć sprzedać. I tutaj chciałem zrobić powrotem. Nawet nie potrzebuję już tego. Więc wycofamy stąd. Przebiłeś się do nowego obszaru. Jak to się mówi? Jak już nie potrzebuję tego, przebiłeś się do nowego obszaru. Zbudowane. To po co mam dalej się z tym bić? Okej, tutaj sobie kopiemy dalej. Daj mi trochę tych idiotów. Opracowano nową komnatę. No i chyba salę tortur sami. Pamiętacie, co tutaj chodziło? Więc nawet tutaj nie będę gadał. Powinienem dostać za to czarne damy, jeżeli moja pamięć mi nie myli. To właśnie to było tutaj, zrobiliśmy przez tych. Warsztaty są za małe. O, czegoś zapomnę. Warsztaty są za małe. Okej, okay, mamy tutaj kolejne drzwi. To wybudujemy oczywiście tutaj. Niech ci się wezmą do roboty. A tutaj wybudujemy pułapkę na wszelki wypadek, gdyby byłoby gorąco. Okej, okay, tutaj i tak zanim dojdziemy, to trochę mi to zajmie. Jak zobaczyć tutaj od góry. Aha, tutaj nic jednak nie ma. Już nie pamiętałem, to jest całe dojście.
Okej, okay, no to easy. On te próbował zrobić most. Nie rozumiem dlaczego. Mamy tutaj coś ciekawego? Wyblokowano pułapkę. No zobaczymy. Nie, tutaj mamy tylko lawę. Więc tutaj nie mamy nic ciekawego. Zobaczmy z tej strony. O kurs. Okej, okay, tutaj nic nie mamy. Okej, okay, no to idziemy od dołu. Zobaczmy levele naszych postaci. Dzień wypłaty. Fajerosko, znowu trzeba będzie płacić tym debilom. Zawsze robiłem. Okay. Wybierzecie się teraz do roboty. Trenujecie. Wy stąd też was zabiorę, idźcie do skarbca. Wybierzecie się do roboty, do treningu, zanim tam pójdziemy. Okej. Okay. Magowie, nie rozumiem co robią, nie interesuje mnie to, idziemy do... Tutaj? Trochę mi się pieprzy pamięć, sorry panowie. Okej, okay, przejdźmy troszeczkę. Wszyscy to są piąty level, więc tutaj... Nie wiadomo czy nasi są już gotowi. Byłoby lepiej trochę może poczekać. Jeszcze dwa zaklęcia, nie, to będzie piorun i będzie brakowało nam jednej tutaj. Oczywiście muszę jej trochę przyspieszyć. Ok, zobaczmy jak stoi sytuacja. No prawie ten, no bo oczywiście obudowanie tutaj... O. Wyprodukowano pułapkę. Stara pułapka, chyba pamiętacie ją. Nie będziemy tutaj o tym ględzić. Oczywiście ja już ją zacznę montować w najlepszych miejscach, żeby mi zagadkę jak tu przejść. Ok. No i easy. Teraz tak, brakuje nam ostatniego tutaj do budowy. To się poczeka. Na razie ja potrzebuję ostatniej komnaty, której brakuje. I po prostu, no wiecie sami. O, okej, okay. No to mamy nową komnatę. Okej, okay. Którą jest oczywiście temple. Temple, co oczywiście możemy składać ofiary. No i po prostu pozwoli nam na przykład zadowolenie. Ale są takie kombinacje, które dają nam na przykład nowe stworki. Ja z tym na razie nie będę się bawił, bo z tym zawsze lubiłem czekać do nowych odcinków. To wam potem powyjaśniam o co tutaj kama. Ale z tym sobie na razie poczekamy. Okej, okay, tutaj... Ja zastanawiam się, co oni tak długo się modlą. Okej. Okay. Okej. Okej, teraz tutaj. Okej, okay, dostaliśmy nowy dama. Pamiętacie czarną damę? Chyba nie mieliśmy w tamtym odcinku, bo ja się mieć w piątym, ale niestety mi się to zjebał safe. Tak jak już wam wtedy mówiłem. Tutaj musimy zrobić drzwi. Wyprodukowano pułapkę. Opracowano nowe zaklęcie. Okej. Okay. No to mamy stare zaklęcie, pewnie którzy już widzieliśmy to też. No właśnie, błyskawica. A ja myślę, że już chyba jesteśmy gotowi. Okej. Oczywiście ja chcę, żeby oni tutaj sami przyszli, idioci. Niech zaczną się razić. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No chodź, debilu. No przeciągnij. Czasami będą takie debilstwa, że po prostu się nie przeciągnie kogoś. Trzeba będzie to zrobić ręcznie. Zaatakowano twoje stwory. Chodźcie. Wyprodukowano pułapkę. Juhu. Okej. Okay. I teraz po prostu pułapka będzie ich bić. Jak zawsze taktycznie. Zugi. No, tak jak mówię. Tym bardziej dlatego zbudowałem tutaj tą pułapkę,
zasługi wykrywają. O wiele prościej. Jak widzicie, miałem kompletną rację, żeby to zrobić. Okej. Tutaj trzeba będzie się dokopać. Mieści się szybko do roboty. Twoje stwory atakują wroga. Gdzie? A gówno się obudziło. O, czasami też będzie tak. Oczywiście my trochę ułatwimy sprawę. Ja nie rozumiem kompletnie, co on robi. No zobaczcie to gówno. Nowe zaklęcie. Okej. Ochrony stwora. To po prostu co tutaj daje? To po prostu mamy większy pancerz, co pozwoli nam na lepsze bójki. Nie potraficie rozjebać go, idioci! Aha, już teraz rozumiem dlaczego. Chcę się dokopać do złota. Okej. Wracam. Tak, w międzyczasie zobaczmy, co się tam dzieje. Czy zabiliście ją? Okej. Tutaj będzie zrobić trochę różnicę. Raz. I tutaj. Okej, wracam do tego miejsca, gdzie byliśmy. Tu. Okej, tutaj. Przebiłeś się do nowego obszaru. Gdzie? Pokaż. Aha, to jest kolejna lawa. To jest lawa. Tu jest kolejna lawa. Tutaj coś jest. A nie, to nasze. Wyprodukowano drzwi. Warsztaty są za małe. Wiem, że warsztaty są za małe. Ach, zawsze tak samo. Okej. Uwaga! Okej! Mamy! Macie pecha, bo ja będę przygotowany na was. Rozbić te ścierwa! Okej. Ale wygląda to, że to nie jest jeszcze koniec. Okej, weźmiemy wszystkich tych idiotów. Oczywiście sami chyba spodziewacie się, gdzie ja chcę wrzucić. No właśnie, okej, tam ci się robią. Ale zastanawiam się, obiecał, że przybył władca krainy. Gdzie on jest? Bo ja go chwilowo nie widzę. Chyba, że jest gdzieś indziej, tam gdzie jeszcze się po prostu... Ofiara tortur zmarła i powróciła jako duch. Ofiara tortur zmarła i powróciła jako duch. Zajebiście, ale pamiętacie tutaj... A nie, on pewnie się chciał dostać tutaj. Podbiłeś to królestwo. A, udało się. Bajerowską. Zapisujemy. Gra zapisana. Znaczy się tutaj kończymy. Okej, mam jakiś dziwny obraz, tego nie pamiętam. Fajnie cię piłują. Okej, nie wiem co to było, ale nieważne, okej. Oczywiście, tutaj nie zrobiliśmy żadnego rekordu, nie mamy nic do zapisania, no i ja to po prostu tutaj zakończę. Ja dziękuję Państwu za uwagę, ja nadzieję, że się Wam podobał, nie bolał, no i zaczęliśmy w następnym odcinku. Siemandero!